Witam Was serdecznie. Nazywam się Artur Celoński, jestem pastorem Kościoła Chrześcijan Pełnej Ewangelii w Nasielsku. I dzisiaj będę mówił o chrzcie w Duchu Świętym. Jak wiecie, od 2 miesięcy systematycznie głoszę poselstwo nawrócenia. Mówiłem o tym, że każdy człowiek musi narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Że każdy człowiek musi uwierzyć w zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa za grzechy ludzkości. Że każdy człowiek musi uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i ogłosić Jezusa Chrystusa swoim Panem. A wszystko to po to, aby spędzić wieczność w niebie i nie być ukaranym za swoje życie w grzechu, za życie w niezależności, za życie w oddzieleniu od Wszechmogącego Boga. Co tydzień mówiłem o różnych kwestiach dotyczących Nowego Narodzenia. Mówiłem o pokucie, o wymianie na krzyżu. Mówiłem o odwróceniu od martwych uczynków i o wielu, wielu innych rzeczach. Każdy z Was, kto już usłyszał to, mógł wziąć to poselstwo do swojego serca i stać się obywatelem nieba. Jeżeli jeszcze nie usłyszałeś któregoś z tych poselstw, zachęcam Cię, żebyś znalazł je w internecie i wysłuchał i przyjął. Bo wiara jest ze słuchania. Jeżeli będziesz słuchał tego, co mówiłem, to w Twoim sercu zostanie wzbudzona wiara. Gdy uwierzysz, gdy przyjmiesz, to Twoje życie absolutnie się zmieni. Dzisiaj chciałbym zacząć pewien nowy etap. Etap, gdzie będę mówił do ludzi, którzy już narodzili się na nowo z Bożego Ducha. Chcę Ci powiedzieć, przyjacielu, że kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi, kiedy uwierzyłeś w zastępczą ofiarę Jezusa, w Jego śmierć na krzyżu, Golgoty, w Jego zmartwychwstanie, w Jego sprawiedliwe życie, w Jego miłość, którą objawił właśnie w ten sposób do Ciebie, to stałeś się obywatelem nieba. To stałeś się nowym stworzeniem, stałeś się dzieckiem Bożym. I tak naprawdę dzisiaj nic Cię nie wyrwie z ręki Boga i nic Cię nie odłączy od Jego miłości. Chyba, żebyś popełnił grzech śmiertelny. Kiedyś będę o tym na pewno nauczał. Czyli gdybyś wyrzekł się w pełni władz umysłowych Jezusa Chrystusa, gdybyś zdecydował już jako obywatel nieba, że nie chcesz Jezusa jako swojego Pana, że nie zgadzasz się z tymi faktami, które nastąpiły na krzyżu Golgoty, że depczesz, w cudzysłowie, krew Jezusa Chrystusa przelaną za Ciebie, wtedy odchodzisz od Boga i nie ma dla Ciebie powrotu, gdyż tak naprawdę to Ty już nie chcesz Boga, a nie Bóg nie chce Ciebie. Natomiast tak naprawdę jeszcze nigdy w swoim życiu nie spotkałem człowieka, który realnie popełnił grzech śmiertelny. Natomiast spotkałem mnóstwo ludzi, ogrom ludzi, którzy są narodzeni na nowo z Bożego Ducha, ale są to ludzie absolutnie pozbawieni mocy tegoż Ducha Świętego. Dlaczego? Dlatego, że to, że ktoś narodził się na nowo z Bożego Ducha, jeszcze nie oznacza, że ten człowiek jest w stanie plądrować dzieła diabła tu na ziemi. Oznacza to, że idzie do nieba i spędzi wieczność z Bogiem. Ale nie oznacza to, że tu na ziemi będzie prowadził zwycięskie życie. Żeby tu na ziemi prowadzić prawdziwie zwycięskie życie. Żeby prawdziwie iść za Bogiem w maksymalnym wymiarze Bożej woli. Każdy nowonarodzony z Bożego Ducha człowiek musi zostać ochrzczony w Duchu Świętym. Cóż to oznacza, że musi być ochrzczony w Duchu Świętym? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali kilka fragmentów z Dziejów Apostolskich. I na początku chciałbym przeczytać z 1 rozdziału od 4 do 8 wersetu. Jest to moment, kiedy Jezus zmartwychwstał. Jest to moment, kiedy Jezus jest w takim miejscu, gdzie zaraz ma odejść do Ojca i zasiąść po Jego prawicy i zacząć sprawować absolutną władzę na niebie i na ziemi. I rozmawia ze swoimi apostołami i mówi tak.
spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Oryginał mówi: będziecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Gdy oni tedy szli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. A więc Jezus mówi już do swoich apostołów, do ludzi, którzy są narodzeni na nowo z Jego Świętego Ducha, a zaraz przeczytamy, w którym miejscu to się stało. On już do tych nowonarodzonych stworzeń mówi: musicie teraz zostać zanurzeni, ochrzczeni, to znaczy zanurzeni, słowo chrzest znaczy zanurzyć, musicie zostać zanurzeni w Duchu Świętym. W jakim celu Jezus mówi, że oni muszą zostać zanurzeni w Duchu Świętym? Aby otrzymali moc, czyli oni w tej chwili jeszcze tej mocy nie posiadają, aby otrzymali moc, aby szerzyć Boże Królestwo wszędzie, dokądkolwiek ich Bóg pośle. A więc jaki jest główny cel chrztu w Duchu Świętym, czy też zanurzenia w Duchu Świętym? Celem chrztu w Duchu Świętym jest przyjęcie od Boga mocy do szerzenia Bożego Królestwa. Ktoś, kto nie jest ochrzczony w Duchu Świętym, to jest człowiek, który nie posiada mocy, aby szerzyć Boże Królestwo. Jest wiele teologii, różnych religijnych zawirowań. Prawda jest bardzo prosta. Potrzebujesz chrztu w Duchu Świętym, aby Królestwo Boże mogło się szerzyć za pomocą Twojej osoby. Ale chciałbym jeszcze, żebyśmy spojrzeli na kilka fragmentów Bożego Słowa i zrobili sobie pewien fundament zrozumienia. Otóż w Biblii mowa jest o kilku rodzajach chrztu, o kilku rodzajach zanurzenia. I chciałbym, żebyśmy zrozumieli też bardzo ważną kwestię. O czymkolwiek mówimy teraz, mówimy, że dzieje się to w sferze ducha. Oczywiście są pewnego rodzaju widzialne jakby tutaj symptomy, ale mówimy o sferze ducha. Ponieważ Słowo Boże mówi, że Bóg jest duchem, tak? I że kiedy ty rodzisz się na nowo, to też rodzi się twój duch i zaczynasz mieć relacje na pułapie duch-duch. Gdyż fundamentalną rzeczą jest duchowa rzeczywistość. A to, co mamy tutaj, to jest tylko fragment tego, co jest prawdziwą rzeczywistością. A więc spójrzmy na Dzieje Apostolskie, 19 rozdział. I tam w 4 wersecie czytamy taki tekst. Paweł zaś rzekł. Do kogo Paweł rzekł? Może przeczytajmy od 1. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu i spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł: jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: chrztem Janowym. I teraz to, co nas interesuje, 4 werset. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest Jezusa. Wiemy, że Jan Chrzciciel zostaje posłany przez Boga kilka miesięcy przed Panem Jezusem tu na ziemi i też jakiś czas przed rozpoczęciem służby przez Pana Jezusa. On głosi chrzest upamiętania. Co robi Jan? Jan nawołuje ludzi, aby uświadomili sobie, że ich życie jest złe. Ludzie, którzy przychodzili do Jana, to byli ludzie, którzy uznawali, że ich życie jest złe. I tutaj Paweł mówi, że chrzest Janowy to było pewnego rodzaju zanurzenie w informacji o tym, że życie ludzi jest złe, że żyją w stanie śmierci. A więc Jan przychodzi i mówi ludziom: żyjecie w stanie grzechu, w stanie śmierci. Uznajcie ten fakt, uniżcie się przed tym faktem.
Za mną, mówi Jan Chrzciciel, za mną idzie ten, który jest mocniejszy ode mnie. On was będzie chrzcił Duchem Świętym. A więc on zapowiada przyjście Jezusa. I zapowiada też zupełnie inny chrzest. Pierwszy chrzest, który się odbywa w duchu, to jest, gdy człowiek zanurza się w świadomości faktu, że jest grzesznikiem, że żyje bez Boga, a jego życie jest totalną porażką. Przeczytajmy kolejny werset. Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, werset 5. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A więc jest drugi chrzest. Zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Niektórzy ludzie myślą, że tutaj chodzi o to, że się zanurza kogoś w wodzie i się mówi: chrzczę Ciebie w imieniu Pana Jezusa. Albo chrzczę Ciebie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To są tylko religijne teksty. Chodzi o pewną duchową rzeczywistość. Chrzest w imię Pana Jezusa mówi nam o nowym narodzeniu. Przeczytajmy Ewangelii Jana w 20 rozdziale, 22 werset. Ewangelii Jana, 20 rozdział, 22 werset, kiedy to zmartwychwstały Jezus spotyka się ze swoimi uczniami. To jest jeszcze wcześniej, niż ma miejsce ta rozmowa opisana w Dziejach Apostolskich. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Rozumiecie? Ukrzyżowany, zmartwychwstały Jezus idzie do swoich pierwszych uczniów, do ludzi, którzy już uznali, że ich życie jest porażką i że tylko w Nim, w Jezusie Chrystusie jest dla nich ratunek. On przychodzi i tchnął na nich. Dmuchnął w nich. Pamiętacie, jak po raz pierwszy Bóg dmuchnął? W rzeźbę. Zrobił rzeźbę z ziemi i dmuchnął w nią i powstał pierwszy człowiek. Tchnienie życia weszło w ten twór zrobiony z ziemi. I powstał pierwszy człowiek, powstał Adam. Tutaj Jezus tchnął na nich. Kiedy rodzisz się na nowo, to zaczyna w tobie mieszkać Boży Duch. Taka mała rureczka zaczyna łączyć ciebie z niebem i zaczyna tamtędy płynąć życie. Czyli chrzest w imię Jezusa Chrystusa to jest zanurzenie w życie. Cofamy się? Chrzest Jana Chrzciciela, chrzest Janowy jest zanurzeniem się w śmierci, w zrozumieniu faktu, że jesteśmy zgubieni. Chrzest w imię Jezusa Chrystusa to jest nowe narodzenie, to jest zanurzenie się w życie samego Boga, to jest wzięcie życia samego Boga, to jest brama do wejścia do Królestwa Bożego. I mamy trzeci chrzest, opisany w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale. Przyjrzyjmy się na apostołów. Przyjrzyjmy się na tych ludzi, którzy posłuchali Jezusa. Usiedli wszyscy w wieczerniku i czekali. Oni nie wiedzieli dokładnie, jak to ma wyglądać. Czytali troszkę wcześniej w księdze Joela o tym, że ma być taka sytuacja, że ma stąpić na ziemię potężny, święty duch. Trzecia osoba Boga. Znali już Ojca, znali Syna, ale nie do końca jeszcze znali Świętego Ducha. I czytamy w 2 rozdziale od 1 wersetu. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem w jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli i okazały im się języki, jakby z ognia, które rozdzieliły się i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, jakim Duch poddawał. Czyli mamy trzeci chrzest. Chrzest w Duchu Świętym. Apostołowie już uświadomili sobie wcześniej, że nie żyją. Następnie przyjmują życie Boga.
stają się obywatelami nieba i teraz po raz trzeci zostają zanurzeni w Duchu Świętym. Ta mała rurka, która tutaj była, która do tej pory łączyła ich z niebem, staje się wielką rurą. Wielkie zawory nieba zostają otworzone i wypełnia ich Boża moc. Ta moc jest tak potężna, że zaczynają mówić innymi językami. Że ich własny język jest już za mały, za płytki, za krótki, żeby wyrazić to, co czują. Zaczynają mówić, zaczynają ogłaszać cudowne dzieła Boże. O to chodzi, przyjacielu. Chodzi o to, aby każdy człowiek uświadomił sobie, że jest zgubiony i że musi oddać swoje życie Jezusowi, że musi uznać Jego śmierć za swoją śmierć, Jego zmartwychwstanie za swoje zmartwychwstanie. Musi zanurzyć się w śmierci Jezusa, zanurzyć się w życiu Jezusa, a następnie zanurzyć się w mocy. W mocy potężnego Boga, w mocy Jezusa Chrystusa. Chrzest w Duchu Świętym jest dla każdego narodzonego na nowo z Bożego Ducha człowieka. Nie trzeba ani na niego zasłużyć, ani dzisiaj już na niego czekać, bo jak czytaliśmy, został Duch Święty wylany. W wielu kościołach mówi się ludziom: czekaj, bracie, siostro, czekaj, aż Duch Święty przyjdzie. Coś ci powiem, bracie, siostro, Duch Święty przyszedł. Około 2000 lat temu. Przyszedł i jest tu na ziemi. Nie musisz na niego nigdzie czekać. Dwa, nie musisz, bracie i siostro, zasłużyć na Ducha Świętego. Kiedy narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, wszystkie twoje grzechy zostały wymazane. Rozumiesz mnie? Twoje grzechy zostały wymazane. Jesteś czysty. Jesteś wolny. Do czego wolny? Do tego, aby być przydatnym Bogu naczyniem. Bóg chce wypełnić to naczynie mocą z wysokości. A więc nie musisz czekać. A więc nie musisz być szczególnie doskonały. Bo w ogóle tutaj nie chodzi o nasze udoskonalenie. Tutaj nie w tym sprawa. Bóg nie daje swojego Ducha Świętego ludziom doskonałym. Bóg daje swojego Ducha Świętego każdemu, kto pragnie. Jezus powiedział: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z wnętrza jego popłyną wody rzeki żywe. A więc nie musisz czekać na Ducha Świętego. Nie musisz zasłużyć na Ducha Świętego. Powiem ci więcej, nie musisz prosić o Ducha Świętego, bo został nam dany. Co masz zrobić? Wziąć. Halleluja. Weź Ducha Świętego. Pytasz jak? Już mówię, przez wiarę. Tak jak wziąłeś swoje nowe narodzenie. Tak jak uwierzyłeś w zastępczą śmierć Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. Tak teraz przez wiarę przyjmij Ducha Świętego. Potem, kiedy przyjmiesz Ducha Świętego, w twojej głowie zaczną pojawiać się inne języki. Ponieważ jak czytamy w Biblii, znakiem, widzialnym znakiem chrztu w Duchu Świętym jest to, że człowiek zaczyna się modlić w innych, nieznanych dla niego językach. Czasami bywają to języki, które są językami narodów dzisiaj żyjących na ziemi. Czasami są to języki narodów, które już wymarły. Czasami są to języki anielskie. Różnie bywa. Przepraszam, na pewno jednak jest tak, że są to języki nieznane temu człowiekowi, który został ochrzczony w Duchu Świętym. Te języki w przyszłości pomogą ci mieć głęboką, osobistą, intymną relację z Bogiem, budować swojego ducha i stawać się coraz bardziej doskonałym człowiekiem. Ale dzisiaj chciałbym pomodlić się z tobą. Chciałbym, abyś dzisiaj przyjął Ducha Świętego. Chciałbym, abyś dzisiaj został wypełniony mocą z wysokości. Tam, gdzie jesteś teraz. W tym miejscu, gdzie jesteś. Pomódl się ze mną tą modlitwą. Powiedz tak: Boże Ojcze, dziękuję Tobie za Twojego Świętego Ducha. Przyjmuję Cię, Duchu Święty. Poddaję Ci całą moją duszę i moje ciało w imieniu Jezusa. I teraz, kiedy zrobiłeś to z wiarą, Duch Święty wypełnił Cię.
Być może jeszcze dzisiaj w nocy obudzisz się i będziesz mówił innymi językami. Kiedy zaczniesz, nie przestawaj. Ustawicznie ćwicz się w tym. Pamiętaj też, że kolejnymi etapami rozwoju w tym Świętym Duchu będzie to, że lepiej będziesz rozumiał Pismo Święte. Duchowa rzeczywistość stanie się dla ciebie o wiele bardziej wyraźna. I to, co najważniejsze, Królestwo Boże stanie się twoją osobistą sprawą. Ludzie ochrzczeni w Duchu Świętym to ludzie, którzy uważają, że Królestwo Boże to ich osobista sprawa. Niech błogosławi ci Bóg Wszechmogący. Idź i szerz Boże Królestwo w mocy Świętego Ducha. Amen.